tutaj na Makoszowach przygotowano plan. Przygotowano plan zmian, które mogą doprowadzić do tego, że kopalnia Makoszowy będzie przynosiła zyski. Że zostaną uratowane nie tylko miejsca pracy tutaj, ale zostaną też uratowane tysiące miejsc pracy i na Śląsku, i w całej Polsce. I dzisiaj wszyscy ci, którzy mówią, że nie da się ratować polskich kopalń, że górnictwo to jest branża, która jest branżą schyłkową, nie tylko, że się mylą, ale mają złe intencje. Ja nie boję się tego powiedzieć. Trzeba walczyć o polskie górnictwo i o polską energetykę. Tak jak robią to tutaj ludzie na Śląsku.